drugie miejsce w mistrzostwach Polski. Było to w latach między innymi 2016 i 2017. Gdybyśmy na szale rzucili te sukcesy międzynarodowe faworytką zawodniczka gości, ale myślę, że doping tutaj kibiców, ta oszałamiająca wrzawa po stronie z pewnością Michalak. Tak, ale widzimy, że Kasia jest dużo lżejsza od Martiny, jest zawodniczką rezerwową. W tej walce miała walczyć Ała Czerkasowa, którą, jak mówiliśmy, na granicy przytrzymali i nie zdążyła na mecz. Szkoda, była to by też bardzo fajna walka. No tak, i tutaj strategia jest kluczem, jeśli chodzi o Kasię Michalak, bo ona zdaje sobie sprawę z tego, że no silniejsza fizycznie, cięższa jest rywalka. Zatem gdybyś był trenerem Kasi Michalak, co byś jej doradził? No, żeby przede wszystkim walczyć z Martiną na dystans, żeby nie siłować się tak, jak jest teraz, bo jest zawodniczką cięższą, silniejszą. To te klincze są jak gdyby od razu na straconej pozycji. Widzimy właśnie dwa punkty. W parterze też duża przewaga siły, to od razu nawet nie ma szans w obronieniu wózka. Kolejne dwa punkty. Już mamy 7 punktów. No, co tu by nie poradził, to i tak by było chyba źle. 11-0, jeszcze jeden punkt i mamy walkę zakończoną przez przewagę techniczną. Pierwsza walka w dzisiejszym meczu, która zakończyła, no jeszcze się nie zakończyła, nie stawiajmy Kasi na przegranej pozycji, ale chyba jest to tylko kwestia czasu, żeby Martina zdobyła 12 punkt, co daje jej wygraną przez przewagę techniczną. Bardzo trudna sytuacja Katarzyny Michalak, ale mówiliśmy o tym, ona troszkę w zastępstwie z cięższą zawodniczką. Gdyby tutaj była ta nominalna, z pewnością ta rywalizacja byłaby zupełnie inna, ale utknęła na granicy z tego, co słyszeliśmy. No właśnie, ale ostatnia walka Martyny i Jały zakończyła się zwycięstwem Martyny. W ostatnich sekundach, pamiętasz mecz w Łodzi w Atlas Arenie, w ostatnich sekundach Martyna zdobyła 2 punkty i wygrała z Ałą, ale to była zdecydowanie inna walka niż ta. To gratulacje dla Kasi, że wyszła, wystawiła czoła. To jest zwycięstwo, tak, przed czasem.